No to jak, zima, nie? Zima pełną gębą, zarówno u mnie za oknem, gdzie cały dzień padało, jak i tutaj. Witam was bardzo serdecznie, Gabriel z tej strony, a to jest Banner Saga. Gramy w tę grę, którą, żeby było śmieszniej, powiedziałem, że będziemy próbowali skończyć do końca grudnia. Jest 5 stycznia, kiedy to nagrywam. Pierwsze nagranie właściwie, niemalże pierwsze nagranie w nowym roku, bardzo fajnie, a my się musimy skupić i zadać sobie pytanie, co my właściwie chcemy zrobić. Możemy trenować, jakkolwiek, co to właściwie daje, to jest dobre pytanie. Powiadają, że trening czyni mistrza, namiot szkoleniowy. Pamiętam, przypominam, to jest, gramy na ślepo, czyli co tu dużo mówić, ja się nie znam. Jeszcze tego systemu do końca nie opanowałem, znam jego podstawy. No ale ja się uczę, więc trochę wyrozumiałości, jeżeli już graliście w tę grę, względem mnie. W namiocie szkoleniowym możesz sprawdzić umiejętności swoich wojowników. Podczas takich starć twoi wojownicy nie doznają urazów, nie zdobywają w ogóle punktów renomy. Ale jest to świetny sposób na testowanie strategii w bezpośrednich warunkach, bezpiecznych warunkach, jasne, dobra, to mniej więcej rozumiemy. Mamy tu dwóch warlów, to jest Ludin, tak, pamiętam. Siła i tak dalej, tu mamy naszych przeciwników, wszystko to wygląda. Zamknięte, co mogę ich, aha, ja ich mogę poustawiać, w sensie tak fizycznie wybrać. Czyli weźmiemy tu. Gotowe. Uważaj na oczników, im mniej punktów obrony ma twoja jednostka, tym boleśniej ranią ją strzały. Dobra. On się musi przesunąć stosunkowo blisko, myślę. Też nie ma za bardzo sensu jakoś tak makabrycznie daleko. Koniec tury, atak na bicie. Nie za bardzo mamy taką opcję. Teraz oni, zobaczymy co będą powoli robić. Tak, tam mam jednego gościa. On jest dość daleko, więc ja bym najpierw spróbował pozbyć się tych facetów tam. Burza nam niewiele daje. Mhm. Idą. A ty podejdziesz tutaj. Zesłanie bólu. Aha, to jest ten obrotowy atak, to nie. No, to zwykły atak nas interesuje. I ładujemy mu obronę. Musiał boleć. Tamten się przesunie. Ale oni są wolni. Coś tacy dziwnie wolni są. Dobra, ten podejdziesz tutaj. Rozrywające uderzenie. To jest chyba jakiś atak kołowy. Nie jestem dokładnie pewien. Mało co możemy go zdjąć. No to walnijmy tak. Okej. Oddał. Dobra. Też dobrze wiedzieć. Ludwin podejdzie tutaj. Powinien być w stanie go się pozbyć. Uwaga. Fajnie, chciałbym przeczytać co tam pisze. Fajnie, byście mnie załatwili. Podejdziesz tu. Twój atak to jest 9. 9. Jest szansa, że go załatwisz. Jednym ciosem. Super. Tamten nim podejdzie, to chyba jeszcze trochę minie. Teraz to już właściwie się musimy nim zająć. Tak na testowo. Dwa raptem. Słabo. Spróbujmy w obronę łupnąć. Ten tam ciacha. No dobra. 70. Niższa szansa ataku chyba. To po troszkę spróbujemy. Ludin. Ile ty możesz mu zadać? Jeden raptem? Ha, może dlatego, że ma obronę. Dobra, sobie potrenujemy chwilę. Tam jest już niebezpiecznie. Tobie 6 możemy zadać. Spróbujmy może najpierw w ten sposób. Dobra, to prawie że jednego gościa straciliśmy. To będzie dobry pomysł. To podejdziesz tu i przyłożysz im w ten sposób. Dobra. Dlaczego on oddał temu? To pytanie. Okej, to byłby cios.
Oni będą próbowali. Bo tak im to idzie, ale. Nie, to nie był ten tak atak taki obrotowy. Trochę to spieprzyłem. A, miałem takie dziwne przejścia też. Okej, dobra, tego gościa się pozbędziemy, to na pewno. Pillage, cokolwiek to znaczy. Będzie miał ciężko. Kurde, on dziwacznie wygląda. Ten ma 6, temu zada raptem 1. Może lepiej tak. Ty podejdziesz tu. 5. Nie. 5. Blisko. Tamten ledwo stoi, więc już jest problem. No dobra, skończmy to. Nie tym. Atakiem. Zwykłym. Jest to jakieś rozwiązanie. No a to byłby trening. Trochę średnio. Mamy wysoką sławę. 27 punkty sławy, to chyba dobrze. Rezerwa zapasów w dniach na 65. To trochę gorzej. Pytanie, gdzie teraz pójdziemy? No trening, chyba że jak na nasi herosi, bo tam pamiętam, że kogoś odpalałem. To jest ten główny skład. Dziś nie pamiętam, co było z resztą, czy coś z nimi było nie tak. Słaba, słaba, fajnie. Chyba żadnych awansów nie mam. Wstępne punkty pisze, że jest w porządku. Co to jest? No nie wiem, co to jest dokładnie. Dobra. Aha, tu jest powrót. A jak mam ich wyciągać ze składu? To się chyba nie da w ogóle. Aha, to jest kolejność w rundzie, jak mogę poprzestawiać. Jeszcze dwóch potem pewnie będzie w jakimś dodatku. Dobra. Za bardzo nie mamy co dalej czekać. Możemy odpoczywać, ale to nam niewiele da. Jesteśmy na takim poziomie, że mam wrażenie, że spokojnie możemy zacząć ruszać. Czas się ruszyć, tylko gdzie? Aha. Wedderfell. Even the name means bad weather, where frozen wind sweeps in from the bay. They tend livestock, but most are just men driven from strand with nowhere else to go. Why else would anyone stay? We won't stop long. Spróbujemy przynajmniej się tu nie zatrzymywać. Docieramy do jakiegoś miasta. Tu się będzie coś działo, prawie na pewno. 366 warlów. Aha. Spotkaliśmy chłopa. Nie podoba mi się to, że ten... To jest taki statyczny kadr w tych opcji, tutaj pokazany. Na kogo? Na Hadarborga. Kilka sztuk zaginionego bydła i tylu warlów? Chyba mnie nie lubi. Morg. Co? Chłop. Kilka dni temu zawiadomiłem Strand w sprawie bydła. Nie spodziewałem się całej armii. A, to niby co, że my przywróciliśmy twoje bydło? Błąd. Wygląda na zadowolonego z siebie, dopóki nie orientuje się, że nie jesteś tu w jego sprawie. O, to dobrze. Lubię, jak się ludzie nie orientują. Czekajcie, tylko muszę przestawić gdzie trochę znacznik action. Gdzie zginęło wasze bydło? Pyta Wagnir. Chłop, nie mam pojęcia. Moi chłopcy widzieli, jak jacyś ludzie niosą je na wzgórza. Ale zaprowadzili czy nieśli te bydło? Czy mam trochę, szczerze mówiąc, zastrzeżeń do tłumacza? Chłop, nie znam wielu ludzi, którzy byliby w stanie sami podnieść wielką krowę. Aha, no to jednak nieśli, dobra, niech będzie. Pospieszyłem się. Morg. Może są tu skalfingowie? Choćby jacyś warlowie pracowali... Czyżby jacyś warlowie pracowali dla nich? Wignir. Gubernator nic o tym nie mówił. Rozjeżdżył się po okolicy i rozbiją obóz. Pytanie, czy mamy, aby na pewno... Czy to jest w ogóle sens? Wieśniak spluwa i przygląda się, jak karawana rozbija namioty. Chyba nas nie lubią. Morg. Zatrzymamy się tu najwyżej na jeden dzień. Damy wam srebro za jedzenie. Chłop. Dla setek warlów? Mówisz poważnie? Mogr. Kupimy to, co nam sprzedacie. Chcesz zająć budynki? Mamy za mało miejsc dla kilku myśliwych. To dopiero dla setek warlów, oczywiście, domyślę. Cisza. Słyszycie? Gdzie Ludin?
Słychać odgłosy w oddali, brzmi jak walka. I coś jeszcze. Hakon zaczyna biec. Mamy problem. Oho, pięknie. Gdy klikniesz jakieś pole, automatycznie utworzy się ścieżka, ale możesz też wyznaczyć punkty nawigacyjne. Kliknij jeden raz, jeśli chcesz stworzyć punkt nawigacyjny. A jeśli wyznasz... A teraz wyznacz kolejny punkt. Jest to przydatna funkcja, gdy chcesz ominąć jakieś pola. Aha, dobra. Aha, czyli możemy konstruować taką jakby... O, tam ktoś nie żyje. To są ci przeciwnicy, tacy ważniejsi. Oni są... Jest ta plaga, czy oni się nazywają, nie pamiętam, dobra. Ludmi przychodzi tutaj, dobra. Łucznik może atakować po przekątnej na odległość dwóch pól. Wciśnij tab lub kliknij sztandar w prawym górnym rogu ekranu, aby porównać współczynnik przeciwnika ze swoimi. Tab możemy... Aha, o fajnie, tab nam podświetla wszystko. Super, zrobiliście. A teraz kliknij przeciwnika, którego chcesz obrać za cel. Rozumiem, że tego mam wziąć. Włócznik obronny blokuje ataki na siłę. Współczynnik obrony, przepraszam, blokuje ataki na siłę. Każdy punkt obrony przeciwnika powyżej wartości siły atakującego zwiększa 10% szansę na odbicie ataku. Aha, czy to jest szansa na odbicie ataku? Szansa na trafienie wyświetla się pod przyciskiem ataku. Zaatakuj tego przeciwnika. Rozumiem, że mam to zrobić. Ok. Odbicie. Odbite ataki nie zadają obrażeń. Aha, czyli, że tak powiem, poziom skomplikowania walki rośnie. Przekraczasz skrytasem, jeśli nie osłabisz obrony przeciwnika. Atakowanie siły i obrony przeciwnika jest tak samo ważne. Rozumiem. No, to było szybkie. Ale wchodzą nasi nowi kumple. No, mamy... Spoko. Dlaczego ja nie mogę przesunąć w ogóle... To jest upierdliwe. Dobra, rozumiem, że ciebie musimy załatwić. Wolałbym tu. Atak ciebie. Spróbujmy najpierw obronę trochę zdjąć w takim razie. Casey coś kombinują. Takie wydarzenie. Podejdziesz tu. Nie zaatakujesz go. Tak? Nie zaatakujesz. Pech. Szkoda, że nie ma jakiejś opcji obrony, czegoś takiego bym wolał. Bo tamci są mniej istotni. Mamy 2, 7, 14. Kurde, mocny jest. Burza. Co mi daje burza? Nie pamiętam niestety, kurczę, wszystkiego. Mocne uderzenie przeciwnik przyjmujące do celu trzyma jeden punkt obrażeń. Siły. Okej. Okay. Myślę, że jednak normalny atak będziemy musieli skonstruować. Tym. Jeszcze go trochę spróbujemy olać. O kurde! Ja pierniczę, jak ty twardzi goście. No, zaczynajmy używać chwały, bo normalnie tak to nie widzę, żeby to nas gdzieś doprowadziło. Chyba, że mamy przegrać tą bitwę, bo taka możliwość też istnieje. To się zdarza w tych grach. Ciebie. Kurde, jeden raptem, ja pierniczę, że to jest nic. Dobra, walimy za 3. Ten mi walnął za 2. Ten ma 10, teraz tego powinniśmy być w stanie trochę... Nie. Trzeba mu obniżyć obronę, ale to są ci... No tam, obniżanie obrony dużo bym pomaga. Dobra. Nie wiem dokładnie, ile mam tej chwały, pamiętam. Dobra, przynajmniej trochę bolało. Tam ci jadą... Troszeczkę inaczej, no bez tego. Trzeba go zdjąć. Facet jest duży. Okej, okay, przynajmniej tyle wysokie morale. Super. Z
tymi gośćmi jest trochę gorzej, widzę. Nie ma co chwały. Obawiam się, że nie ma co chwały oszczędzać, bo to nam niewiele da. 8. Ładny cios. Powiem, że nie. Oni nas leją po obronie. Teraz powinniśmy być w stanie ich obu zdjąć. W sensie ten jeden. To jest pillage. Nie wiem do końca, co to znaczy. Ale chyba to wygramy. No tak, jest fajnie. Awans, straciliśmy dwóch ludzi plus Ludin. Martwi przeciwnicy leżący u twoich stóp. Nagroda, żelazna determinacja. Super. 5 sławy. Jestem prawie przekonany, że jesteśmy na minusie, jeżeli chodzi o sławę, no ale takie rozwiązanie też mają miejsce. Chcesz zginąć, Ludinie? Co ty wyprawiasz? Pyta Hakon. Ludin. Starałem się strzelić pomiędzy płytami. Nigdy wcześniej nie widziałeś dręczyciela. Co za idiota. Najpierw przełam ich pancerz. Dobra. Skąd przyszli? Pyta Ubin, czyli ten Kingramy de facto. Nie zauważyliśmy ich, po prostu tam byli. Hakon podchodzi do Vognila, leżącego twarzą do ziemi. Przyszły król Varlów nie rusza się. Obok niego powiększa się kałuża krwi. Chyba kogoś straciliśmy. Hakon. Vognil nie żyje. Rozdział drugi. Zacięcie ostrą klingą.